Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek i faktów na temat maszyn rolniczych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się długo wyczekiwanym, a zarazem moim ulubionym ciągnikiem – Fendem. Początki historii marki Fend sięgają lat 30. XX wieku. W 1930 roku bracia Xaver i Paul Fend skonstruowali w kuźni swojego ojca pierwszy ciągnik, nazwany przez nich Diesel Ross, co w wolnym tłumaczeniu brzmi koni diesel. Był wyposażony w pług oraz kosiarkę listwową, dzięki czemu funkcjonalnością wyróżniał się na tle konkurencji. W roku 1937 produkcja ruszyła na większą skalę pod nazwą Fend, którą znamy do dzisiaj. W ciągu jednego roku z taśmy produkcyjnej zjechało 1000 nowych ciągników. W 1984 roku szerszej publiczności został zaprezentowany nowatorski model o nazwie 380 GTA. Ciągnik ten odchodził od ówczesnych kanonów wyglądu i konstrukcji ciągników. Nie posiadał on z przodu maski, a silnik znajdował się pod kabiną. Projektantom tego traktora chodziło o zachowanie jak największej widoczności z kabiny operatora. Model Vario 926 jako pierwszy duży ciągnik miał w swojej konstrukcji zastosowaną przekładnię bezstopniową CVT, z której od lat słynie marka Fend. Oprócz maszyn rolniczych Fend zajmuje się także produkcją przyczep kempingowych. W 2015 roku został zaprezentowany model 1050 Vario o mocy od 380 do 500 koni mechanicznych, stając się tym samym największym ciągnikiem o klasycznej konstrukcji na świecie. W 2016 roku model ten zdobywa dla Fenda po raz piąty prestiżowy tytuł Tractor of the Year na targach w Hanowerze. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Piszcie w komentarzach, jaki sprzęt chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Nie zapominajcie o łapce w górze, jeśli się podobało. Zapraszam również do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami.